Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym na moim tablecie pojawiał się komunikat Google nie działa. Irytujące, wyskakujące co chwilę okienko, które po kilku sekundach pojawiało się znowu. I w tym momencie próbowałem rozwiązać to w ten sposób, że w sklepie Play. Musicie mi wybaczyć, bo robię w tej chwili transmisję z tabletu na komputer, także troszkę to trwa. W każdym bądź razie próbowałem zainstalowywać Android System WebWeb. Generalnie to nie podziałało, ale możecie spróbować, może wam zadziała. Próbowałem również przeglądarkę Chrome zainstalować, ale również nie pomogło. Co mi natomiast pomogło, to tu sobie wejdę w opcje, w ustawienia, aplikacje i tu po kolei próbowałem czyścić pamięć w różnych programach Google i pomogło, muszę poszukać, bo to troszkę tych programów jest, usługi Google Play. Wyczyszczenie pamięci właśnie w usługach Google Play i w tym momencie to irytujące okienko zniknęło. W każdym bądź razie u mnie to zadziałało, pomimo że odinstalowanie Chrome i Android System WebView nie pomogło, także to pomogło. Podejrzewam, że to jest jakiś przejściowy problem z Google, że jakaś aktualizacja w nocy była i w związku z tym to przestało działać. Także generalnie, jeżeli pomogłem i się spodobało, to wiecie, co możecie zrobić. A ja was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.